Szanowni Państwo, na tej scenie za chwilę bardzo prosimy, aby się pojawili nasi medaliści. Zapraszam bardzo serdecznie Majkę Włoszczowską. Zapraszamy medalistę igrzysk wyścigu ze startu wspólnego brązowego, medalistę Rafała Majkę i oklaski za te przeżycia, za te cudowne chwile, jakie przeżywaliśmy podczas ich występów w Rio. No, szanowni Państwo, nie ma co ukrywać, że Włodek tutaj zaznaczył od Majki do Majki, bo faktycznie początek igrzysk, końcówka igrzysk i oczywiście piękne dwa nasze medale w Brazylii. Jest ten moment, a myślę, że okazji jeszcze do rozmów dzisiaj z naszymi medalistami w późniejszym czasie będzie bardzo, bardzo wiele tego czasu, aby z nimi porozmawiać. Ale ja myślę, Maju, że chciałbym Cię zapytać, wykorzystajmy ten mikrofon, który tam stoi. Mianowicie wszyscy pamiętamy, oczywiście lat temu 4, Londyn i ten wyjazd, który nie doszedł do skutku. Maju, z jakimi Ty jechałaś naprawdę takimi mocnymi nadziejami i myślami, jeśli chodzi o te igrzyska w Brazylii? To rzeczywiście jest delikatnie za nami, ale myślę, że ci, którzy nie wiedzą, jednak są ciekawi, co ta Majka Włoszczowska myślała, jadąc do Brazylii. Dobry wieczór Państwu. Jechaliśmy z jednym celem, czyli walką o medal, i ja byłam absolutnie przekonana, że stać mnie na to, aby na olimpijskim podium stanąć. Natomiast też podchodziłam oczywiście realistycznie do swoich możliwości i nie deklarowałam tego medalu, bo sport jednak jest nieprzewidywalny i to jest piękne w tym sporcie. Dlatego medali my nie jesteśmy w stanie nigdy obiecać, ale mieliśmy przygotowany doskonały program przygotowań do Igrzysk Olimpijskich. Wspaniale wypalił nam pomysł ze zgrupowaniem wysokogórskim w Kolumbii. Tam już się czułam znakomicie w lutym, potem powtórzyliśmy takie zgrupowanie przed Igrzyskami w Rio. I to był naprawdę świetny pomysł, bo miałam ze sobą fantastycznych ludzi, pracowaliśmy w dobrej atmosferze, czułam się bardzo silna. Byliśmy przygotowani i do tego jeszcze udało nam się za bardzo nie poddać presji i nie spalić tymi igrzyskami, tylko cieszyć się, że jesteśmy na igrzyskach, i to zadziałało. Maju, to jeszcze jedno pytanie, ponieważ tutaj mamy sporą grupę tych młodych zawodników, którzy też będą dzisiaj deklarowani w ramach Pucharu Polski, jak i również Challenge'u. Powiedz jedną rzecz. Ty, kiedy przeżyłaś taką sytuację właśnie przed igrzyskami w Londynie, ale nie poddałaś się, powiedziałaś jasno, że jeszcze przed nami jest Brazylia. Co ty, jako tak doświadczona zawodniczka, możesz w tym momencie przekazać tym młodym, którzy na pewno gdzieś tam na tej swojej już karierze początkowej też mają te chwile załamania poprzez może uraz, kontuzję, czy może jakiś czasami nieudany start? Prawda jest taka, że każda dyscyplina sportu wiąże się z pewnymi kontuzjami, przeciążeniami, przetrenowaniem, i myślę, że nie ma takiego zawodnika na świecie, który nie miał w trakcie swojej kariery jakichś problemów. Owszem, jednym się zdarzają bardziej spektakularne kontuzje, innym mniej spektakularne, albo takie, o których po prostu świat nie wie, a też są ciężkie. I trzeba to zaakceptować i po prostu zrozumieć, że statystycznie raz na jakiś czas się takie trudne momenty zdarzają, natomiast cierpliwa praca zawsze jest wynagradzana i nie wolno się poddawać. Natomiast przede wszystkim to ja bym apelowała o to, aby pamiętać o tym, że sport to jest po prostu jedna wielka pasja, frajda, i aby nie stracić radości z tego, co robimy. Uważam, że jesteśmy wielkimi szczęściarzami, że mamy taką dyscyplinę sportu, i teraz na przykład ruszył plebiscyt, są różne plebiscyty na najlepszego sportowca Polski, są różne dyskusje, który sportowiec jest lepszy, który ma więcej kibiców, który ma lepszą dyscyplinę. Ja uważam, że my jako kolarze, niezależnie od porównań z innymi dyscyplinami, zawsze jesteśmy zwycięzcami, bo po prostu mamy fantastyczną dyscyplinę sportu do uprawiania, i po prostu cieszmy się tym i doceniajmy to. Maju, zobaczymy Cię w Tokio? W jakiejś roli być może tak, a w jakiej zobaczymy. Dziękuję uprzejmie. Maja Włoszczowska, bardzo proszę, Włodku. Dziękujemy Majce, i jak to było od Majki do Majki, zapraszamy do mikrofonu Rafała Majkę. Ja przypominam sobie na lotnisku takie słowa:
i do mikrofonów telewizyjnych i radiowych. Rafał pięknie powiedział: zrobiłem to dla was, dla państwa. Tak to było, Rafał? Dobry wieczór państwu. No na pewno tak. Kolarstwo jest fajnym sportem, pięknym. Ja lubię jeździć na rowerze, a medale się samemu nie zdobywa. Tak naprawdę powiem szczerze, że to nie jest tylko mój medal, ale całej drużyny. Nie tylko kolarzy, nie tylko... Jest też dwóch Michałów, Maćka. Jak się jedzie, to się jedzie drużynowo. My to zrobiliśmy, mamy medal. Wiadomo, że każdy chciałby mieć złoto. Ja powiem szczerze, wolę mieć brąz, a nie leżeć na asfalcie i dojechać do mety. Tam, gdzie byłem, zdobyłem w Rio brąz, jestem bardzo szczęśliwy. A wiadomo, że jeździ się też dla kibiców tak naprawdę i zawsze jest jakaś presja, ale jak się już robi wynik i wszystko wychodzi, to z człowieka schodzi i wtedy jest zadowolenie i myślę, że nie tylko z mojej strony, ale też z kibiców strony. Dziękujemy serdecznie. Skromny chłopak z Zegartowic. Tak mówimy o Rafale, światowy talent, a jednocześnie serdeczne brawa dla Michała Kwiatkowskiego. Przecież to była fantastyczna jazda Michała. Dla Maćka Bodnara brawo za ten olimpijski występ. Serdeczne brawa także dla pozostałych chłopaków, o których tak pięknie pamięta Rafał Majka. A teraz, mili państwo, poprosimy, żebyśmy teraz właśnie przeżyli to jeszcze raz, czyli ten teledysk od Majki do Majki. Zostajecie kochani, popatrzcie na ekran i przeżywajmy. Rafał, jesteś wielki! Już szłem wszystko, już nawet, jakby mnie ktoś teraz nogę dotknął, to naprawdę czuję ból, ale zrobiłem to dla całej drużyny, dla mojej żony Magdy, która naprawdę trzyma za mnie kciuki i dla całej mojej rodziny. W środku biało-czerwona koszulka Maja Włoszczowska. Trzeba trzymać tempo, trzeba trzymać tak, tempo, tę prędkość. Maja Włoszczowska na drugim miejscu, tak. Za Szwedką Lisbeth. Próbuje oderwać, urwać Maję w tym momencie Szwedka. Jenny Lisbeth mocna jest na podjeździe. Maja, trzymaj, podciągnij troszeczkę, jeżeli możesz. W tym momencie gdzieś tam na widnokręgu pojawia się ten srebrny błysk tego upragnionego olimpijskiego medalu. Jeszcze wstała Polka z siodełka, jeszcze bardzo mocno popracowała i jedzie na drugim miejscu. Maja, jesteś wielka, Maja, jesteś wspaniała. Maja, jesteś wicemistrzynią olimpijską. Brawo, brawo, brawo. Jajca, moja ekipa. Wygraliśmy, zdobyliśmy dzisiaj nagrodę za te lata ciężkiej pracy, lata różnych peków, różnych nieszczęśliwych wydarzeń.
Nie poddawaliśmy się, walczyliśmy, zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, żeby to było dobrze i było dobrze. Piękna historia, historia zapisana na kliszy w radiowych mikrofonach, przelana na papier i przelana czcionkami w komputerowym ujęciu. Serdecznie prosimy prezesa Polskiego Związku Kolarskiego Wacława Skarula na podium i zapraszamy wiceprezesa Marcina Melzackiego. Czas podziękowań. Takie piękne to polskie słowo. Kochani, dziękujemy wam. Bardzo prosimy, panie prezesie. Zanim wręczymy statuetki, to chcę się tylko taką refleksją obserwując to podzielić, bo miałem i to szczęście i zaszczyt, że dopingowałem ich w Rio. I zanim Rafał powiedział te słowa, to jak udało mi się go dopaść za metą i uściskać w takim szaleńczym uścisku, to pamiętam, co Rafał do mnie powiedział. Popatrzył i mówi, taki trochę przestraszony, mówi, prezesie, co ja zrobiłem? Zawiodłem chłopaków. Byłem trzeci. Ja powiedziałem, chłopie, zdobyłeś fantastyczny medal. To jest olbrzymi sukces. I no, wtedy chyba też to do ciebie, Rafale, dotarło. Natomiast jeżeli chodzi o Maję, to pamiętam, jak wjechała na ostatnie okrążenie i ciągle miałem w pamięci te wszystkie rzeczy, o których mówiła, ten odkręcony próg, tą złapaną gumę. I pamiętam, że to w tym roku były dla mnie najbardziej stresujące minuty, naprawdę. Ale Majka, dziękuję ci za te wzruszenia. Dziękujemy wam. Jesteście wielcy, jesteście wspaniali. Młodzieży droga, macie kogo naśladować, a ja wierzę, że oni mają niedosyt i jeszcze powalczą o to Rio. Szanowni państwo, bardzo prosimy na dokonanie dekoracji. Przypominamy, Maja Włoszczowska i Rafał Majka to oczywiście nasi medaliści olimpijscy z Brazylii. Nasze srebro i nasz brąz z tych igrzysk. Warto, Wodku, przypomnieć, że ten start w Rio można uznać za jeden najlepszy. Z najwspanialszych występów polskich kolarzy. Ja przypomnę sobie igrzyska w Montrealu 1976 rok i wtedy drużyna w składzie Tadeusz Mytnik, Mieczysław Nowicki, Stanisław Szozda, Ryszard Szurkowski zdobyła srebrny medal w jeździe drużynowej na czas, a Mietek Nowicki zdobył brązowy medal. A tu dwa medale, 24 punkty zdobyte w klasyfikacji olimpijskiej. Ogromny sukces polskiego kolarstwa na olimpiadzie w Rio. Czas zaprosić bohaterów tamtych pięknych dni dla polskiego kolarstwa. Szanowni państwo, bardzo prosimy, aby właśnie dołączyli tutaj teraz na scenę nasi olimpijczycy, choć tylko z dużą taką przykrością poinformujemy, że jednak zdrowie i pewne przeziębienie nie pozwoliło nam dojechać Kasi Niewiadomej, ale pamiętamy o niej. Pamiętamy o niej, że była i też tam dodała nam jakżeż wielu wzruszeń i emocji. Ale zapraszamy serdecznie właśnie drużynę szosową pani Kasia Niewiadoma, Małgosia Jasińska, Ania Plichta. Prosimy bardzo. Zapraszamy drużynę średniego dystansu pań Edyta Jasińska, Justyna Kaczkowska, Daria Pikulik, Natalia Rutkowska. Zapraszamy, ale chyba jest nieobecna, Małgosię Wojtyrę oraz naszych znakomitych panów Macieja Bodnara, Michała Gołasia, Michała Kwiatkowskiego i drużynę sprinterów Krzysztofa Maksela, Rafała Sarnowskiego, Damiana Ziemińskiego i Kamila Kuczyńskiego. Prosimy bardzo, przywitajmy ich też dużymi brawami. To nasi olimpijczycy, jeśli chodzi o Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro. Jeszcze byśmy poprosili o teledysk właśnie z występami pozostałych naszych dzielnych, wspaniałych reprezentantów Rio.
z jednej strony mogę powiedzieć, że jest to coś fajnego, ponieważ są to moje pierwsze igrzyska, z drugiej strony jechałam po medal. Do Tokio. 35 lat raptem będziesz miał. No, tyle samo co Cancellara, który prawdopodobnie wygra dzisiaj. Także może to dobry prognostyk. Zamieszanie. Postawiłem wszystko na jedną kartę i zabrakło na ostatniej połówce. No i teraz prosimy chyba Włodku, a jeszcze tylko jedna poprosimy rzecz. O wręczenie statuetek naszym dzielnym olimpijczykom, pana prezesa i pana wiceprezesa Wacław Skarul, Marcin Melzacki, a jednocześnie mieli państwo prośba od dziennikarzy właśnie, żebyście kochani, ustawili się trochę bliżej, bo te kamery nie wszystko i nie wszystkich obejmują. Chcemy również tu przekazać jeszcze jedną informację, ponieważ brakuje nam jeszcze tutaj jednej naszej olimpijki, a więc Kasia Solus-Miszkowicz, ale jeszcze nieobecna, ale ją pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. I oczywiście to wszystko, co dzisiaj jest przekazywane naszym zawodnikom, również do niej dotrze. A teraz, szanowni państwo, z rąk prezesa i wiceprezesa na ręce naszych olimpijczyków te piękne, pamiątkowe statuetki. Proszę państwa, i prosimy fotoreporterów. Taka minuta dla fotoreporterów. Statuetki w górę. Tak, pokażcie je może troszkę wyżej, bardzo o to prosimy. A flesze niech błyskają, proszę państwa, bo to jest dla państwa chwila, a ci, którzy nie robią fleszy, naprawdę mogą nagrodzić brawami naszych olimpijczyków.